Tyle do szczęścia wystarczy. Choć do szczęścia przydałby mi się jeszcze lepsze sławeczki niż ta durna pojedyncza sławeczka za 10 groszy. Albo i nawet za 5. Fu, nie chcę. Nie chcę multi, chcę kampanię. Nowa fabuła, czy na pewno. Jep. Tyk. O! Jest dźwięk PC-ka. Dobra. Opewne dopiero w 2018 roku. To sobie poczekasz. Minimum półtorej miesiąca. Już gram i już wiem, że muszę szybciusieńko te sławki otrzymać. Już zamówiłem je. Zamówiłem zaraz po tym, jak mi się zepsuły. Także jutro powinien wysłać, bo wtedy już będę miał. Patrz, macie sławeczki nowisienkie. Dokładnie tak, dzenku. Wersji S. Tej dreszczej. Raul Menendez here today. Sergeant Woods. Raul Menendez is the leader of Cortes Dia. To Woods żyje? Since Osama bin Laden. Fucking waste of time. Guy's a vegetable. Back off. Sekcja. Hi. Hi, Mistus. How are you? Mi hermana. That's Spanish for sister, dipshit. You should... You boys better get your shit together. He's gonna attack. If you have information about a threat to national security, you gotta tell us. Turn the camera on. Your old man. He's doing okay in Alaska. Fucking Hudson showed up. Dad, I'm scared. I need help. You're 7 years old, David. Stop acting like a baby. Widzę ojciec roku. A tu chcesz powiedzieć po ojcu, który jest super wielkim mordercą. Zimmy za dwie przyszłości. Włącz kamerkę. Yesterday, Sergeant Woods led a covert team to take on an arms smuggling ring in Angola. This morning, we lost contact. So go get him, CIA. Taki dobry ten pan. Why are you here? Castro and the Russians are all over Angola. We can't go in. The CIA have buried the mission. Woods and his squad no longer exist. We got whatever you need, Mason. Name it. David can stay with Jenny, like before. She loves having him. He'll be fine. Dad, you said you'd never go back to the army. You promised me. It's Uncle Woods, son. He'd do it for me. Mason, ten widzący tego Juska, no ojciec roku. No ojciec roku. Jak dla mnie drugi najlepszy serial Marvelowy od Netflixa. A pierwszy jak jest? Daredevil? Zgadłem? Dobra, jesteśmy Masonem, typem, który widzi martwych ludzi. Broń podstawowa, o, mogę sobie zmienić uzbrojenie. To mi się akurat podobało właśnie w Black Opsie 2, że była taka duża nieliniowość, pierwszy raz w serii. Nie dość, że mogliśmy wybrać własne uzbrojenie. Sama fabuła też była tak dość nieliniowa. Snipe nie mam żadnych. I tak w sumie nie mogę zbyt dużo wykombinować, z miniganem chodzić. Strzelby, szkolony pistolety maszynowe, MP... O! I skiny. Od razu skiny. Gównolatki, nic nie mogę. Tak jak mówiłem, Daredevil.
Dodatki tutaj też nie mogę. Genaty, bukowskie narzędzia, bla bla, dobra. Ta właśnie mi się strasznie podobało w Black Opsie 2. W sumie sama kampania Black Opsa 2 może nie była taka, wiadomo, super fabularnie, historycznie zrobiona, ale została bardzo dobrze poprowadzona i gameplayowo całkiem dobrze to wyszło. No te misje też był dym. W sensie, co my sobie masz na myśli? O! Gościa się pochwalił. Sometimes it's too late to save a man. Let's move out before we join them in battle. Fortify me. The MPLA is ready for attack. They want to fight. Dlaczego tę misję budą? Że w sumie faktycznie przypominam sobie coś, że był jakiś problem. Ktoś kojarzy, że była jakaś drama. Była jakaś drama o 60 latach czy coś. Rodzina Savinbiego bujała się, że został przytrzymany w rzeźni. No ho ho ho, ale mają problem. W sumie faktycznie była jakaś drama, jak sobie tak przypomnieć. Faktycznie nie było to coś jakiegoś dużego, ale no... Kojarzę. Uuuu! W końcu są hitmakery. Z jakiegoś powodu są strasznie satysfakcjonujące. No i w końcu nie mamy 600 pocisków na raz w jednym. W jednym. Przy regionie. Serio? Będę rzucał pociskami? God damn it. Naprawdę. Tragedia z tym dźwiękiem. Trzeba sobie poradzić. Jakoś trzeba do tego wtorku sobie poradzić. To pokazał, jak bardzo słabo wyglądało AI. No. Nie faktycznie. Tutaj przeciwnicy strasznie są dupi. Ja wiem, jak nasze komunity. W ogóle nawet nie wiem, o co chodzi w tej misji. Czy w ogóle jaki sens jest tej misji? Niby no, w sumie niekoniecznie tak słuchałem, co tu się dzieje. Opa, nie ma amunicji. No i to się
nazywa Dobry Ako. A nie to, co było w pierwszym Black Opsie. Ale naprawdę o co tu chodzi? Nie wiem dlaczego, ale ten pitaczko, ten pistolet w ogóle rzuciłem. Jakie skrypty. Halo, panie Dio, dlaczego mnie waliłeś na pulpit? Ajajajajaj. To w ogóle nie potrafię... Ale nie potrafię zrozumieć, o co w ta misja w ogóle. Dlaczego w ogóle ją dodali? Dlaczego wszyscy na maczety walczą? Ouch. Chyba demon powinien wiedzieć takie rzeczy. Patrzcie na tę ruszającą się trawę. Lepiej niż Revolution. Revolution. Siłą zresztą idziemy ratować łódca. W ogóle jakim tutaj czekaj. Bo w ogóle tłumaczone jak łódz przeżył? Bo w jedynce widzieliśmy jak wybucha. W dwójce wiedziałem, że on przeżyje. O! Właśnie. No właśnie o to chodzi. After all that shit Kravchenko did to him. The numbers, Reznov being stuck in his head. He had no idea it was real. How the fuck could he? Kravchenko, when I sliced that bastard open, he saved everyone's ass. But he comes to first. Boom. Welcome to the Hanoi Hilton. 6 months later, they shipped me over to Da Nang. And this fucking place made the Hilton look good. Lost 17 of my group. By 72,
It was just me. I was not gonna die in a fucking swamp. Coming on the convoy now. The boys matching Smithy's intel. Twin should be inside. Bring us alongside, Hudson. Damn it! Ja wszystko nie zostało wytłumaczone jak chcesz. Już wybuchli tam. Chyba, że to była Sfidza miejsce na był wybuch. No, atakowanie z maczetą jakoś tak nie wyszło. Szczurny z maczetą nigdy nie wychodzi. Przejdę ten etap tylko z pistoletem. Pistol challenge. O, jeszcze jest ich tu? O, matko, no. Jezu, jak można być, jak wytrzymałem? Jeszcze. Fajnie, kamizelkę mam. O, przepraszam, panie Hudson. Przypadek. Nie wiem czemu, ale mi się kojarzy, misja kojarzy mi się odrobinkę z misją z Uncharted, dzięki, z pierwszą misją. Czemu? Ja wiem. Bo to wygląda podobnie. Dlaczego zwłoki przewozili w kontenerze? Frank? Frank! It's me! It's me, Mason! What did they do to him, Hudson? Zrobili mu kolejne pianie mózgu. Pomijaj, pewnie nikt specjalnie się nie przejmował. Get Woods to cover! That arms crate is a gold mine! Grab the TGM!
No fuck. No, lekko, łatwo mówić, kiedy on tak lata, tak popierdzie, no nie? No to chyba umarliśmy. Ha! To były te skrypty, bo niby ja kierowałem, ale to są skrypty. We've probably attracted the attention of every MPLA foot soldier in the area. We need to move. No to idziemy. Come on, Woods, I've got you. I got you, brother. Village ahead. The antenna means they've got a radio. We can coax them. A może mają tam telewizję? Skąd jesteście pewni? A co pewni, że to jest radio? I rzucił nim tak. What the hell are Cubans doing here? They're just kids. Będziemy strzelać do dzieci? Witam cię, cytynko, halo, halo. Siema, Fomo. Dzieci szkolo. Kubańczycy rzeczywiście wysłali swój kontyngent do Angolii. O! Kod ma coś wspólnego z historią prawdziwą. No nie. A dzieci też wysłuchali? Dobra, jak mam biegnąć? Z człowiekiem pod pachą. O kurwa! Dzięki za follow-up, cytynko, halo, dzięki. Panie Woods, biegniemy! Raczej... się tarzemy. Don't move, more patrols passing by. On my go, we head for the grass. Bataliony dziecięce to była normalka w Afryce. Niestety nie powiem ci, czy w wojnie angolskiej takie oddziały były używane. Potem poszukam. Ale było ciekawe. Stay close. No. Jak się ciężko z tobą idzie, kolego. Ale nadal nie rozumiem, jak on przeżył ten wybuch. Grałem w to drugi raz i wciąż nie potrafię zrozumieć. Takiego starego dziadka wysłali na wojnę. Może Gen wybuch pod tym ruskiem, a ten odskoczył na bok? Przecież on miał cały pas do siebie tak ładowany.
Watch yourself up there. Try not to draw any more attention. Ooh. O, wnęki. Przecież wnyki. Albo podczas, jakby ktoś wolał. Ale... Nie, o, tak, skrzynka amunicji na jakimś zadupiu. To ma sens. Biegunów, AK, że nie chcę AK, ja chcę pistolet. Ja chciałem ten cały poziom pistoletem przejść. O, elementy Skyrima. Ale w Skyrimie chyba nie było poczasków. Czy ma, czy ta była? A w sensie mówisz, o, ha, 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 ha. Na wykopie ktoś się chwalił kupnem Skyrima VR na PS4. No i co z tego? Czy ja też mam się chwalić z każdej kupionej gry? Concern yourself with local politics. Prosta marionetka. Как ты? Dead. Как сказано. You're a dead man unless you do exactly as I say. Tune the radio to. Whoa. You're going to kill me, see? No one move or this fucker gets it! El americano le está diciendo que no se mueva. Shut up! Él piensa que está en control, pero él no es. I say shut up! Lower your weapon! I swear to God, I'll kill this bastard! Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrar. Dzieciaki z kolei. Shut up, bitch! Kurde, co tu się dzieje? We gotta get moving, Hudson! Throw smoke! Smoke out! Grab woods! Zbyt dużo, zbyt bardzo trzęsie tym ekranem. We gotta get moving, Hudson! Throw smoke! Smoke out! Grab woods! No puedo verlo, acabé el humo! No przecież... A, wystaje tam główka jakaś przez jakiś czas. Mam się tak mało pocisków w tym pistolecie. O, odsunięć amunicji. Znowu zbił jakąś. Damn it!
Easy peasy. Yeah, ow. O, więcej amunicji. Naprawdę całe wojsko na mnie zrzucili? Batman mógł wyjść na VR, ale Batman wyszedł na VR. Wierzę, że jest Batman VR. Batman Arkham VR dokładnie. Rozumiem, że w piąteczek stwierdzimy Skyrima VR. No prawdopodobnie. Na razie muszę sławki ogarnąć i rachunki opłacić, które jeszcze nie przyszły. Wtedy zobaczymy się, ile zostanie reszty. A, miałem pomóc mu go podnieść. Peszcze i PC. I tak, będzie. Akurat Batmana na VR zagram. I to z chęcią. I ten znowu... Bedas. Chyba okulerki. Tym razem nie ma wyjścia CIA. Ale Skyrim na VR na pewno ogarniemy. Just like you, kid. I teraz czas na przyszłościowe misje. Nie ma to jak fabuła przeplatana przyszłości z przeszłością. I mimo wszystko to jest całkiem spoko. Fabuła, okej. Okay. Przeszedłem całą misję, przeszedłem całusieńką misję z pistoletem. Jestem najlepszy. Chyba całą. Jak MVR to w jeden Steam przejdziesz. Spoko. Nie boisz się, że bez modu Skyrim na konsolę będzie nie do przełknięcia? Nie, mówiąc nie. Z jak pierwszy raz przechodziłem Skyrim, to przechodziłem go bez modów. I za tym właśnie przejściem bez modów to było właśnie na premierę akurat, bo kupiłem to nie, kupiłem plus minus tak miesiąc po premierze, jak już były recenzje Skyrima. Kupiłem i wtedy nie było jakoś wielkiej dużej ilości modów, więc grałem bez modów. No i właśnie grając bez modów przeszedłem najwięcej niż z modami. Około 100 godzin wyrobiłem właśnie bez modów. A później jak te mody ściągałem, to pograłem sobie godzinę, dwie i tyle widzieli. Samo VR wynagrodzi brak modów. Prawdopodobnie tak. Tym bardziej, że no, to jest kwestia czasu, zanim będzie Creation Club na konsoli. To jest kwestia... Kwestia chwili. Broń podstawowa. Pistolety. Są snajpy. Dragunówki. Wysoka szybka. Wezmę sobie, czemu nie?
Co, Ludwik balistyczny? A czemu nie? I dodatkowa broń. Minigun może być. Wyrzutnie, pistolety, 5-7. A dobra, to może kilka różnych broni mogę wybrać, super. SML, M27. Ale chcę klasyka. Kałaszek. Ja tu mogę kilka tych wybrać dodatków? O, dlaczego nie. A, nie mogę, dobra. Ale mogę kilka celowników wybrać, znaczy dodatków, spoko. To jest aktualne. Spoko, głusza. A ten granat? O, też spoko, granacik. Znaczy, ja szybkie dłonie. Czy jak to było zręczne bronie? Bo też jak kupię piece, to spróbowałbym Skyrimem. No, Skyrim na wieży jest tylko czasowym ekskluzywem na PS4. Ma być niedługo na Steam VR. Tam na ogólnym VR na PC-cie Skyrim, z tego co słyszałem. I podobna sytuacja ma być z Falloutem. To jest czasowy ekskluzyw na PC, ta VR, a później będzie na konsolę. Politicians, they want you to think this is about ideology. It's a lot of horse shit. Give me your phone. Go ahead. Rare earth elements. Whole fucking world runs on this shit. Who controls all of it? China. So while corporate America is kissing China's ass. Now the mysterious Cordis Dias social network has crowdsourced simultaneous protests in both Iran and North Korea. Sam Skyrim to jest cudo, ale coś chyba z Samuelska jest jeszcze lepsze. No to akurat prawda, Dezen, to jest prawda. Największym modem, dowodem jest mod NDL. Słyszałem o tym modzie, ale nie pamiętam czym on był. Ale taka nazwa mi się jakoś zakodowała. Ale mi chodzi o Vanil, czy jest dobra. Wodzy mówi, że fajnie, troszkę napięte ze mną. Skyrim to była kierunek 2011. China's premier Chen is outraged by Cordis Dias's leaked memo, alleging the cyber attack was covertly ordered by the White House. And through all the dirty shit the US government's gotten away with, this time they're innocent and no one fucking believes them. They take out Cordis Dias's network. 2 days later, the director of the FBI burned alive. Right now, a billion people believe that Raul Menendez is their savior. Jak dla mnie, że oprócz Wieśka Trójki to najlepszy RPG, w jakiego grałem. I z tym się zgodzę. Oczywiście Gothic jest poza konkursem, bo to jest gra, która działa tylko na nostalgię i klimat. Najlepszym nie jest, ale jest jednym z takich najprzyjemniejszych. Przecież takich, które się mocno zakorzeniły w naszej kulturze. Menendez got a whole private fucking army hidden out there. Cubans. Elite rank. State-of-the-art tech. How many followers does Cordis Dias have right now? What, a billion people? Whoa. Try 2 billion. They'll never believe their leader's a terrorist. They think Menendez is their savior. Time to go see what Menendez has got hidden down there. Momentum on your swing. Don't want to be left hang. Czy jest rok 2025? Surface is a little uneven. Jam hard with the nano gloves. So far, so good.
Pijacie, jakie koksy. Spider-Man. One more time. Let's go. Robi wrażenie. Wee. Nice. Wolka z drzewem. Koniec! Uff! Dzięki. Kimkolwiek jesteś. Dlaczego nasz bohater nazywa się Sekcja, a nie Mason? Bo David. Dobra, nie co tam pisaliście, bo tak się ominąłem. A na przykład drzewko rozwoju czy tam umiejętności nie jest jakieś trudne dla takiego nuba? Kurde, chłopie, drzewek jest za drzewek. Dla każdego coś dobrego. I drzewka są strasznie jasne i proste. Nawet Toren by zrozumiał, co chodzi. Drzewki sprawy, ale nie są skomplikowane. To zależy, w jaką stronę rozwoju idziesz. Andrea to tak jakby inna gra na podstawie Skyrima. O! Coś jak ten mod gotikowy do Skyrima. Bazuje na mechanikach, ale cała mapa, fabuła, wyzaknie questy i ten jest całkowicie nowa. A, w takim znaczeniu, no. Brzmi spoko. Chętnie zobaczył w NDL na streamie. No to się zobaczy, Dezen, to się zobaczy. 2022, nazywam się Sekcja. NDL dostał nawet swoją sekcję na How Long To Beat. Coś jak mod gotikowy, ale na większą skalę. No, brzmi całkiem spoko. To jest największy mod do Skyrima, jaki kilkowiek wyszedł. Czyli można powiedzieć, że mamy drugą grę. Moderzy znowu nie zawiedli. Tak jak powstał Counter-Strike, tak jak powstał Team Fortress, tak powstał jakiś Enderal. Czy Portal. Jak pisałem mody do Skyrima, to wyskoczyły mi nudne mody. A, nud! Crosby, you're up. O jak, seksuje katka. Prawie jak Infinite Warfare. Wee. Drzewa. Ja nie wiem, to co? O, fajna midia zleci, no, nawet całkiem spoko. Chodzi, ja tam służę tak po lubowie na tej sławetce za 10 groszy. Nawet strony gamingowe były ten z Enderala, piszą, że lip-sync nawet w postaci lepszy niż Oitem z Kali. No. Salazar, Crosby, you got the left side? Cover, ready on your go. W ogóle jak długi jest Black Ops 2? Skrótszy od jedynki, bo nie pamiętam. Enemy is preparing to leave location. Advise. We need firm intel on the capabilities. You're clear to engage. Sexual, you seen this? Yeah. Be ready to move on my kill. An EMP grenade will fry their cloaking systems. Mm.
7 godzin średnio. A ja miał Black Ops? Zwykłe jedynka? Będziesz ruszył się już 5. O, przepraszam, nie chciałem. Ten celownik jest beznadziejny, chyba wolałbym AKOW. Black Ops znika tyle samo, no dobra. To jest nasz rabia chełki. A chcę jechać windą! Dom, 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 dom. To było spokojne, bo mogliśmy tu wybrać, czy idziemy tędy, czy tędy. I takie mini rozwidlenia są całkiem spoko. Niby to nie jest nic wielkiego, ale na pewno spoko. Choć później są faktycznie, zdarzają się rzeczy, które wpływają całkowicie na fabułę. Może nie całkowicie, ale no... Chodź. Ale mają jakiś tam wpływ. To mi potrafię zrozumieć, dlaczego Black Ops 2 miał takie kiepskie oceny. No to jest świetny tytuł. Skąd? No się ma, bo kocha, no. A taki NDL to 28,5 godziny. O kurde, nieźle. Ale pega do strzelanki, głównie multi pojemny chać. Winda albo ty masz piechoty 5 metrów. No. No ale taka prawda, no. Na przykład by się nie chciało iść tych 5 metrów. Tylko mam obok windę. Jest wybój w kodzie? Owszem, jest wybój w kodzie. A to mi się właśnie bardzo podobało w Black Opsie 2, że są takie wybory. Single BO2 był spokojny, challenge też, ale multi to był, tak? To wiesz, a nigdy nie jakoś... Jakoś nigdy się nie wierzą. Jak wiecie, no, nigdy się nie interesowałem multikami koda, więc... Może dlatego? Jakoś mnie to ominęło. O,
on masz? Coś... O! Fajny biorę. Wywiadowcze! Nie myliłem się co do Quake Champions, to jest jakaś pomyłka. Albym sobie pograł w gry o awatarze Ango oczywiście, ale nie mam PS2. A ja miałem PS2. Ale nie mam PS2. Ale miałem. Fajna konsola, nawet nie wiem dlaczego ją sprzedałem. Za 200 zł. A, tu jest. No wiesz, do zdania, ja nie chcę też nic mówić, ale no... W sumie nawet zapomnij, że w ogóle o tym mówię. Ja w ogóle o czymś jakim nie mówiłem, ale istnieją tak zwane emulatory. I te emulatory, pierwsze ja ciebie, emulują czasami konsole. A skoro już mamy rok 2017, to myślę, że jest emulator PS2 i emulator jego gier. Ale ja o tym nie mówię. Pamiętajcie, nie smogamy piaca. Nie stieramy. Chwila, znowu. Leci tak, leci. Zamiast plazma gana jakieś piździe... Emulator PS2? Na ile to rozwija, ale też... Emulator PS2 wypierdala się na tych grach, a sprawdzam. No. Nie, głupie pytanie, Dezen by nie sprawdził. Uj, to jest fajny celownik. Tobie tak, ja też upala się 5 lat i 8 nocy. Zwykły mecz. Jeszcze gry są też na Wii. Emulator Wii działa dobrze. To spróbuj. To jest bardzo dobry pomysł, Mystus. To jest bardzo dobry pomysł. Idziemy na darmowe requestiaki. A te requesty są darmowe. Twój, jakie requesty? TTS-y. Te są całkowicie darmowe, więc będę was słyszał w tej jednej sławce, tej pojedynczej sławce za 10 groszy. Niestety, bo sławki postanowiły się zbuntować i umrzeć. Śmiercią brutalną. Zostawiając mnie samego. Z mój? No bo to jest prawda, no. A najśmieszniejsze, że ja mam Quake Champions. Jakim cudem ktoś taki jak ja ma coś takiego? Albo było w bundlu. A wczoraj Quake był spoko. To co, dzisiaj jest niespoko? O! Kraken, this is section. Surface installation is neutralized. Dlaczego tylko się siedziała sekcja? Widzisz się swojego nazwiska, imienia? Nazwij się Boży Dar. To święcimy. To może zadyszkę na baryku kupić. No bo było w Monfli, czyli na bandlu. A w tym bandlu był jeszcze... było Tesla. No mówcie mnie na tego Skyrima VR. Mnie nie interesuje, więc dodam sobie Skyrima do listy. Warto, warto. Nie wiem, czy koniecznie opłacać się... Znaczy, nie wiem, czy mogę ci polecić zwykłego Skyrima z dodatkami, czy Skyrima w tym Special Edition, czy jak to się nazywa. To już zawiera dodatki i ładnie wygląda. Remasterzy inaczej. To już bardziej do Dezena pytanie, co lepsze. Bo oczywiście Skyrim podstawowy ma więcej modów, chyba. Kraken, this is Harper.
Confirming SciTech installation the temple. Nie, bo bandlu, bo... A nie dlatego, że ludzie nie umieją już w Quake Champions grać. Też fast facts, ale stary, no... Proszę cię. Jak to będzie działa? Teso chodzi dziarzeń na bazę. Bo wszyscy kupowali montli dla Teso. No i są tacy, którzy wykupili sobie już abonament w montli. Kusiło mnie, żeby sobie też kupić abonamencik. Mi tam działa dobrze, ale duel to... No. Special Edition ma już SKS, ale więc są mody. O! Czyli Speciala można nie kupować. Wow. Co mają? O nie! Mają Cerbera. Tanki zniszczone. Więc w sumie możemy powiedzieć, że z Black Opsem dwójką jest taka sama sytuacja, jak teraz z kodem WW2, nie? Multi przyszło tak ha, że to jest wielki żart, ale kampania jest całkiem spoko. Co ja lubię się powtarzać, co? Ciesz się, że w kampanii było dwa nie mają przeciwko dronów. No bo to jeszcze za wcześnie na diony. No i w końcu dali strzelanie przez ścianę. W jedynce było, tego nie było, z tego co pamiętam. Popływałem. O, przepraszam, panie Salazar. Ale ten celownik jest fajny. Bo byś zdychał co sekundę. W multi są. O kurde. No przecież rzuć. Dobra, idę. No to trzymaj się, panie Femo. Idź programować, czy co tam robisz. Albo popłacz. Albo płacz i programuj. Nie wiem, co tam lubisz. Wow. O! To sam zamierzony. Gra pewnie. W co taki Femo może grać, no? Już Femo nie gra w grę. Femo tylko programuje. Ten kolejny Azot mnie zniszczył wcześniej. Ała. Ja powiem wcale w PHP, on gra w PHP. Ty mógłby grałby tylko w PHP, bo on nie ma innych gierek. Nawet Salemy ma w PHP. No, zamraziłem. Ta nieliniowość. Można było go z EMP załatwić, można było niego strzelać, ale można by też go było azotem zniszczyć. Nieliniowość.
Kurde, dlaczego dzisiejsze kody nie mają takiej fajnej nieliniowości? Mogłeś jechać windą albo iść 5 metrów. To jest nieliniowość. Dobra, here we go. Jest tu jakaś skrzynka z amunicją? To nie jest skrzynka z amunicją. Czy jest tu jakaś skrzynka z amunicją? Ładnie bym prosił. O, właśnie, dziękuję. This is 3D fabrication tech. Weapons, components, armor. O, to jest moje podstawowe uzbrojenie. Woods told us how much wealth Menendez built over the years. He's been investing in weapons tech. No, także FTW, jak przyjdą mi sławeczki nowe i liczę na to, że jakieś fajne pojawią się piątki na Black Friday od Sony. Widzieć czy nie widzieć, nie wiem, widzieliście zapowiedź, ale prawie na 100% będzie Skyrim na wyprzedaży. Prawie na pewno ten wersji Special Edition, ale liczę mimo wszystko, że będzie... Liczę na to, że będzie wersji jarowej. To jest tak możliwe, tak niemożliwe. My name is Eric Reiner. I'm a magnetometrist. Yeah? And what is Menendez's interest in you, buddy? They brought me here to process the solarium. It's a new rare earth element that will render all existing microchip technologies obsolete. They're coming. Get me out of here alive. I'll give you everything. Down. Czerwony kadecik? Jak czerwony kadecik? Gdzie? Wow, talenty. Talenty. Na talenty tylko snajpa. No witam, chyba masz lagi albo ja mam. Czekaj, sam zobaczę, bo jestem ciekawy. Ja mam problemy, widzę z internetem, więc przez te jakieś 2, 3, 4, 5 minut mogą być problemy. Prawie zawsze tak jest w ostatnim czasie. Tarcza. Ja, poczekajcie jeszcze chwilę, amunicji troszkę. Let's get to it, section. Follow me. Wow. Ej. W Black Opsie Trójce był podobny motyw. A nie, nie było. Znowu torrent, wierzę mi ode internety. Co za człowiek, tylko by kradł. I co to jest? Quantum entanglement. This single device has more processing power than your entire military infrastructure. Rumors. I rozwalić to. Gość tu ma pewnie by to zrobił. As a basis for a massive cyber attack. I heard talk of something called Karma. It may be the name for the cyber weapon. If Menendez uses a solarium worm to initiate an attack, there will be nothing anyone can do to stop it. O nie,
Spieszyli go. Biedacze. Ale chwila, poczekajcie. Wiesz, gościu stał tutaj przede mną i strzała go tak, nie trafił go tak, bzium, to z boku, tu, dotąd, nie stąd, dotąd. Nie widzę tu logiki. Były jakieś petycje po nim, żeście w rzeczy, jeszcze nie. To były. Jedna decyzja była taka, proszę ja ciebie, że zamiast wychodzić ścieżką 5 metrów, wyjechałem windą. Ale nie, właśnie akurat Black Opsa 2 szanuję za to, że są decyzje. Te decyzje nawet w jakimś tam stopniu mają wpływ na fabułę. Przynajmniej pamiętam, że była jakaś jedna, która miała wpływ. Tak było łatwiej dla nas obu. Winda czy piechotą? No to jest najlepsza decyzja. Sentry, your team can stand out. It's Briggs. Stand out. It's the extraction team. Why, are you a sight for sore eyes? Briggs. Kojarzę chyba. Jak się admirał. Mission accomplished. Admiral Briggs, good to see you. You too, Sergeant. Whatever Menendez is planning, Solarium is the key to it. Well, we finally got word out of this cocksucker. He's just a man, Admiral. He'd like you to think he's something more, but he ain't nothing but a sad old pitiful excuse of a man. Albo coś innego. To smutne, że BO3 jest najgorszą kampanią zrobioną przez Treyarch. O, Crash. Skraszowało mi. Znaczy wiesz co, jeśli chodzi o Treyarchy, to pod względem fabularnym najgorsza część była What at War, to znaczy oczywiste, bo tam nie skupialiśmy się na realiach historycznych, a nie na jakiejś fabule historycznej. Ale pod wieloma aspektami faktycznie BO3 było fabula w kampanią najgorsze, choć multi miało świetne i to był chyba jedyny kod, w jakim grałem w multi. Bo zazwyczaj wiadomo, ja kody kupuję tylko i wyłącznie dla kampanii. A w samym BO3 zdobyłem i... Halo. No. Zdobyłem tam trzeci prestiż. Co chcesz na obiad, sekcjo? Na pewno nie kraszę. Chwila. Nawet nie mogę tego jakoś... No kraszuję jak w przypadku Gotika. Dajcie ludziska z pogoju, no halo.